Szanowni Państwo, cieszymy się wspólnie dzisiaj na to nasze święto pieroga, które wyczekiwaliśmy chyba, Pani Sołtys, to parę ładnych lat. Jak sobie wspólnie marzyliśmy, że co to by można było zrobić, żeby jak dzisiaj, nie? No i marzenia są po to, żeby je spełniać. Myśmy już swoje w dużej mierze, myślę, że spełnili. No i tym bardziej cieszymy się, że dzisiaj Was tutaj wszystkich gościmy. Serdecznie chcielibyśmy przywitać księdza dziekana Wiesława Bocheńskiego. Dlatego na ostatniej wizycie podczas prowadzenia przeczytałem trochę polski, a ksiądz dziekan mówi, no dobra, trochę pitocha. Więc dziękuję za wyrozumiałość. Witamy również naszego księdza proboszcza Mieczysława Jerzaka. Witamy serdecznie naszego sąsiada, wójta gminy Jadłów, Dariusza Kokoszkę. Przewodniczącą Rady Jadłowską. Witamy tu osobę, która cuda robi już w tym powiecie, żeby to bezrobocie nasze tak się nie bardzo nie szalało. Witamy panią dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy z Wołomina, panią Jolę Fagę. Witamy również przedstawiciela Urzędu Pracy w Tłuszczu, panią Bożenkę Flagę. Chyba nie ma osoby w naszej chwili, która pani Bożenkiem przeszła. Witamy również prezesa LGD Rafała Rozparę. Dzięki LGD dzisiaj mamy tą ucztę. Napisaliśmy tutaj wspólnie Urząd Gminy, wspólnie z KGW wniosek. I te krzesełka, te stoliki oraz wyposażenie w dużej mierze kuchni to właśnie z pieniędzy LGD. I na stolikach również. Serdecznie witamy również naszych gości. Witamy z Tłuszcza, z opieki społecznej panią Kasię Rostek. Zapomniałem nazwiska, ale... Panie Tłuszczu bardzo prężnie działają, mają dużo ciekawych pomysłów i no myślę, że jakąś współpracę nawiążemy, już współpracujemy, już nasze panie z naszego GOPS-u z Krachówce. Witamy panią kierownik Elżę Kostkę. Pracują już wspólnie, współpracują, więc naprawdę to, co można podejrzeć w innych gminach, współpraca zawsze było pozytywnie i są z tego duże korzyści. Witamy serdecznie, to myślę, że nieznaną jeszcze do tej pory twarz naszej gminy, ale już myślę, że niedługo będzie rozpoznawana. Witamy nowego sekretarza gminy, Krzysztofa Jeziorskiego. Witamy naszą radną powiatową, panią Magdalenę Sochenek. Mamy również tu przedstawicielkę, panią kierownik PCPR-u Wołomińskiego, Agatę Rzędzia. Cieszymy się bardzo. Również mamy pełną pomysłów, co tu można zrobić właśnie, żeby te działania społeczne rozwijać w naszym powiecie. Witamy również z sąsiedniej gminy Jadłów, tu naszą zaprzyjaźnioną dyrektorkę Szkoły Podstawowej w Urlach, panią Anielę Dobosiewicz. Ja myślę, że przeczytałem, ach, bym zapomniał, no to zawsze tak jest. Ci, którzy później najbardziej kucznie o nas mówią, czyli media, na samym końcu, ale to chyba i tak zawsze wszyscy wiedzą, że oni są i nas tutaj mocno wspierają. Witam naszą tutaj zaprzyjaźnioną Gazetę Życie Powiatu Łomińskiego. Serdecznie witamy z redaktorką oraz naszego kamerzystę z Życia Powiatu Wołomińskiego, Dariusza Ślubowiązkiego. Ale jak widzicie, tych kamer mamy dzisiaj bardzo dużo, no bo też jest nasza gminna telewizja, co chyba jest wielkim tutaj dla nas wyróżnieniem. Witamy naszą Rzeczpospolitą Norwidowską TV z jego tutaj kołem napadowym, naszym radnym Sebastianem Radzio na czele. A
A ja teraz jeszcze poproszę Panią Sołtys, żeby naszych gości ze Strachówki przywitała Pani Sołtys. Ja w imieniu koła gospodyń, ja też nie chciałam serdecznie powitać wszystkie koła gospodyń z naszej gminy, koło gospodyń z Równego, ze Strachówki, wszystkie stowarzyszenia, przepraszam, że nie wymienię, ale chyba się za bardzo stresuję. Oczywiście witam bardzo serdecznie nasze nowe koleżanki z Sulejowa, tak zwane SMS, to jest Stowarzyszenie Przyjaciół Miłośników Sulejowa, tak? Bardzo serdecznie witam, że mogłyśmy nas dzisiaj tu zaprosić. Witam wszystkich radnych, wszystkich sołtysów z panią Anią Ołtak, przewodniczącą na czele. Oczywiście witam również panią dyrektor szkoły, panią Grażynę Kafaon. Wszystkich bardzo serdecznie witam. Nie wiem kogo jeszcze mam przywitać. Wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Jeszcze powiem dwa słowa o nas. My powstałyśmy niedawno, jesteśmy młodym kołem gospodyń, bardzo młodym, bo powstałyśmy dopiero w listopadzie, ale zaprezentujemy się śpiewająco. Jeśli ktoś chce jeszcze zabrać głos, to bardzo proszę. Ksiądz jest do dawna na dyspensję. Księżu jest do dawna. Skoro pani przewodnicząca myślała, kto chce zabrać głos, to ja muszę zabrać głos. I w imieniu Stowarzyszenia Rzeczpospolita Norwidowska, ale właściwie pań, które dzisiaj wybiegły ten kolejek norwidowski zresztą, czyli państwa wieku ze Strachówki, Równego, jak Wisina, członki naszego stowarzyszenia, chciałyśmy ten chleb się piekł na warsztatach dzisiaj w Kuchni Staropolskiej, w Grabowie, przed południem. I chciałyśmy ten chleb wam wręczyć. Co by wam się darzyło, a Pan błogosławił waszą pracę. Proszę Państwa. Po raz pierwszy od gminy projekt robią dziewczyny, wieś się bawić chce. Ludzie się zapraszają, bawią się i śpiewają, no i nie jest źle. Jadwisin łękam tu, fajna zabawa. Jadwisin łękam tu, Jadwisin łękam tu, fajna zabawa, luz, nikt nie ma ludzi, nikt się nie nudzi, Jadwisin łękam tu. A gdy się dowiedzieli, to się wszyscy zlecieli, przez wieś przebiegł dreszcz, cały tydzień sprzątały, biegły i gotowały. Zaklinały deszcz, Jadwisin łękam tu, fajna zabawa, luz, nikt nie ma ludzi, nikt się nie nudzi, Jadwisin łękam tu, Jadwisin łękam tu, fajna zabawa, luz, nikt nie ma ludzi, nikt się nie nudzi, Jadwisin łękam tu. Teraz wszystkim dziękują, pierogami częstują, na nas nadszedł czas. Jakie tu w Jadwisinie fajne są gospodynie, chcą ugościć was. Jadwisin łękam tu, fajna zabawa, luz, nikt nie ma ludzi, nikt się nie nudzi, Jadwisin łękam tu, Jadwisin łękam. Fajna zabawa, luz, nikt nie ma ludzi, nikt się nie nudzi, Jadwisin łękam tu. Dziś witamy wszystkich gości na
wisi niefajne życie, sami zresztą zobaczycie, tu się bawią i śpiewają, pierogi zlepiają. Szacunek za pracę, coście tu włożyły, a na koniec jeszcze gości zaprosiły. Wiatr wisi, niefajne życie, sami zresztą zobaczycie, tu się bawią i śpiewają, pierogi zlepiają. Nie wszyscy usłyszą to wspólne śpiewanie i niech nasza przyjaźń nigdy nie ustanie. I niech nasza przyjaźń nigdy nie ustanie. Wiatr wisi, niefajne życie, sami zresztą zobaczycie, tu się bawią i śpiewają, pierogi zlepiają. Za to zaproszenie pięknie dziękujemy, jak skończymy śpiewać, pierogów pojemy. Jak skończymy śpiewać, pierogów pojemy. Jak wisi, niefajne życie, sami zresztą zobaczycie, tu się bawią i śpiewają, pierogi zlepiają. Thank you.